będzie to trzeba. Ja nie umiem maszyny. Rzeczypospolitej Polskiej zaś 3 maja to rocznica uchwalenia pierwszej Konstytucji Polskiej. Konstytucja 3 maja nazywana często ostatnią wolą konającej. Z drugiej zaś na nadanie praw mieszczanom oraz poprawienie sytuacji chłopów. W XVIII wieku państwo polskie przeżywało kłopoty. Władza królewska była bardzo słaba. Sytuację tę wykorzystali sąsiedzi Polski. Austria, Rosja i Prusy. Kraje te porozumiały się i dokonały pierwszego rozbioru Polski. Polskę trzeba było ratować. Na szczęście znaleźli się Polacy, którzy widzieli grożące niebezpieczeństwo utraty niepodległości. Byli to m.in. twórcy konstytucji, która przeszła do historii pod nazwą Konstytucji 3 maja.
Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki oraz Stanisław Małachowski, marszałek Sejmu. Prace prowadzone były pod patronatem króla Stanisława Poniatowskiego. 3 maja 1791 roku wszyscy czekali na decyzję Sejmu, który miał uchwalić konstytucję. Teraz wehikuł czasu uruchomią aktorzy teatrów Rozmaitości, Antraktu i Senior Show działające przy Centrum Kultury. A było to tak. Mówią o nas, że jesteśmy narodem jak żadne chyba inne, zafascynowane przeszłością i miłością do Boga i ojczyzny. Czy to prawda? Cóż znaczą dla współczesnego młodego pokolenia te słowa? Czy można je zlekceważyć, wymazać z naszej świadomości? Czy inne narody mylą się, przypisując nam te cnoty? Naszym zadaniem jest utwierdzać siebie i innych, że posiadamy je nadal. Przede wszystkim uporządkujmy nasze patriotyczne wartości. Bądźmy Polakami. Fajnie, że mamy dziś wolny dzień. Nie trzeba iść do szkoły. Jest taka piękna pogoda. Można odpocząć, poleniuchować, pograć w piłkę. Magda, ty jesteś dobra z historii. Powiedz, skąd w ogóle się wzięło święto 3 maja? No nie wiem, to chyba jest święto pracy. Coś ty, święto pracy było 1 maja. To ma chyba jakiś związek z zakończeniem wojny. Może to jest święto kościelne? Nieważne, nie trzeba iść do szkoły. Co za różnica, dlaczego? Oj, młodzieży, wstyd. Nie znacie historii swojej ojczyzny. Czego was w tej szkole uczą? Kto to jest? Nie mam pojęcia, ale jakoś dziwnie wygląda, jakby nie z tej epoki. Może po prostu spytajmy go, kim jest? Proszę pana, co pan tu robi? Kim pan jest? Jam jest Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu król Polski. Wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, smoleński, siewierski i czernichowski. Dla tych słabszych z historii ostatni król Polski. O kurczę. Przybyłem do was, kochana młodzieży, aby zapoznać was z historią uchwalenia Konstytucji 3 maja. Chodźcie ze mną. No nie wiem, on nie wygląda na całkiem, no wiecie, normalnego. Przesadzasz, facet chce coś pokazać, ja idę. Ja też. Mama w domu z obiadem czeka. Idziemy, Ania. Świat przewrócony do góry nogami. Starej Polski wkrótce śladu nie będzie. Proszę głos, mości panowie. Jestem sam szlachcicem, a jestem przede wszystkim Polakiem. Nie ma co tu w bawełnę owijać. Szlachta przepada i zginie. Nikt temu nie winien. Ani Moska, ani carowa, ani Prusak i jego chytrość, ani król jegomość, ani Pan Bóg, ani diabeł, tylko szlachta sama. Czasy szlacheckie minęły bezpowrotnie. A patrzcie, ktoś tam nadchodzi. Arlewów Chomse? Wy się tu zajmujecie polityką. Nie macie czasu żyć? Żal mi was. Są tacy, co by po polityce płakali. Nie ja, bo mnie wszystkie ich czyny mało obchodzą. Jak długo odwiedzałeś was pan cudze kraje? Rok tylko, ale przejął wszystkie ich obyczaje. 3 tylko niedziele bawiłem w Anglii. Kupiłem 2 pary sprzączek i szpadę stalową. Byłem w parlamencie, tak jak u nas. Krzyki, ale o mądie. Cóż to za sklepy, łańcuszki, guziki. C'est magnifique. Ja sam teraz na wiosnę, bawiąc w Warszawie, kasztelance jednego z moich koni dałem. Był to pierwszy koń na świecie, co nie ma przykładów. Wygrał wszystkie, jeden po drugim, 20 zakładów.
Oszukujesz, waćpan! Ja oszukuję! Waćpan, karty skrywasz! To potwarz! Żądam satysfakcji! No panowie, panowie, dajcie pokój! Nie czas na swady! Czas na Sejm! Ojczyznę ratować! Ja, marszałek koronny Stanisław Małochowski, otwieram dziś 7 października roku pańskiego 1788 Sejm, który potomni nazwą Wielkim. Panowie posłowie i ty królu, zebraliśmy się tutaj, aby zerwać z upokarzającą zależnością od Petersburga i samym decydować o losie Rzeczpospolitej. Być może to ostatnia chwila, aby ratować naszą ojczyznę. W kraju należy przeprowadzić reformy, wzmocnić wojsko, rząd, nadać prawa mieszczanom. Proszę więc o głosy panów w dyskusji nad ratowaniem naszej jakże umiłowanej ojczyzny. Jako pierwszemu udzielam głosu Ignacemu Potockiemu. Ja, Ignacy Potocki, uważam, iż powinniśmy nadać prawa mieszczanom i ulżyć doli chłopów. Pięć części naszego narodu polskiego stoi mi przed oczyma. Widzę miliony stworzeń, z których jedne w pół nago chodzą, drugie skórą albo ostrą siermięgą okryte. Wszystkie wyschłe, znędzniałe, obrosłe, zakopciałe. Chłop ostatniej wzgardy nazwisko mają. Głos jakże ważny w tej sprawie zabierze Hugo Kołłątaj. Narodzie nieszczęśliwy, słychana jest rzecz, aby na końcu XVIII wieku, w tym czasie, gdzie niewolnicze narody swe potargały kajdany, Polska jedna w przeciągu 2 lat, po wszystkich pracach, usiłowaniach, po tylu doświadczeniach, została bez rządu, bez wolności, bez pewnej egzystencji. Chcecie być wolnymi? Trzeba, żebyście upewnili całość. Całość waszego narodu zrobi z was dopiero ludem wolnym. Co to za hałasy? Co się dzieje? Bez mieszczaństwa nie ma państwa! 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 Dnia 2 grudnia 1789 roku w Warszawie ubrani na czarno delegaci przeszli ulicami stolicy pod Zamek Królewski, gdzie złożyli na ręce króla Stanisława Augusta Poniatowskiego petycję domagającą się przyznania praw publicznych dla mieszczan. Królu, jestem Jan Dekert. Jestem przedstawicielem 141 miast królewskich. Domagamy się tu przywilejów dla mieszczaństwa. Przyjmujemy wasze prośby i będziemy je rozważać. Hrabia Ksawery Branicki chce podkreślić, że my Polacy jesteśmy narodem szlacheckim. Mamy swoje święte prawa. Liberum veto, wolną elekcję. Nie chcemy się nimi dzielić. Tylko my mamy prawo rządzić w tym państwie. Rozpustni, lekkomyślni, chciwi i marnotrawni,
dumni i podli są panowie w Polsce. Aby tylko dogodzić swojej pysze, gotowi siebie i Rzeczypospolitą zgubić. Pyszni panowie monarchowie. Panowie posłowie, królu, dochodzą nas coraz częściej wieści, że ojczyzna nasza w niebezpieczeństwie. Jedyny ratunek to uchwalić konstytucję, która wzmocni nasze państwo. Dziś 3 maja roku pańskiego 1791 ogłaszamy dzisiaj ustawę rządową. Królu, prosimy o jej zaprzysiężenie. W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu Król Polski, uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia Konstytucji Narodowej jedynie zawisł, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w nasze ręce jest powierzony. Niniejszą Konstytucję uchwalamy. Po pierwsze, całej szlachcie równe prawa nadajemy. Lud rolniczy, który ojczyznę karmi, pod opiekę prawa i rządu przyjmujemy. Liberum veto na zawsze znosimy, a wszystkie decyzje większością głosu ustalamy. Ojcem i głową narodu być powinien! Wiwat! Wiwat! Wiwat król! Wiwat król! Wiwat! Wiwat Sejm! Świć naszej polskiej krainie, uczcimy ciebie piosenką przy hulankach i przy winie. Wiwat maj, 3 maj! Dla Polaków błogi raj, wiwat maj, 3 maj, dla Polaków błogi raj. Ale chytrość i gadzina ludzku dla nas gotowała, z piekła rodem Katarzyna muskarami nas zalała. Wiwat maj, 3 maj, dla Polaków błogi raj. Mierzył braci naszych cisnął, gdy duszność w ręku króla spała, a w tym 3 maj zabłysnął i nasza Polska powstała. Wiwat maj, 3 maj, dla Polaków błogi raj. Wiwat maj, 3 maj, dla Polaków błogi raj. Co właściwie uchwalono w tej konstytucji? Próbowaliśmy wprowadzić w Polsce monarchię konstytucyjną, dziedziczność tronu. Znieśliśmy zmorę polskiego ustroju szlacheckiego, wolną elekcję, liberum veto. Wzięliśmy pod opiekę chłopów i przyznaliśmy prawa mieszczanom. Na mnie już pora. Żegnajcie. Do widzenia i dziękujemy. Nikt nam nie uwierzy. To niesamowita podróż. Rozmawiałam z królem? Ale facetkę w poniedziałek z historii to zaskoczę wiedzą. Wiwat 3 maj! Wiwat konstytucja! Wiwat wolny dzień! Wolny dzień! A jak cię kto zapyta, kto ty taki, skąd ty rodem? Mów, żeś z tego łanu żyta, żeś z tych łąk, co pachną miodem. Mów, że jesteś z takiej chaty, co piastowską chatą była, żeś z tej ziemi, której kwiaty gorzka rosa wykarmiła.
jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swemi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym twa ziemia? Małą ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polsce wierzę. Bez tej miłości można żyć, mieć serce suche jak orzeszek. Malutki los naparstkiem pić, z dala od zgryzot i pocieszeń. Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w ciebie wyrastam, radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nić, odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać cię i żyć, ale nie można owocować. Dzieło Konstytucji 3 maja nie zginęło. Przeszła ona do historii jako druga w świecie po Konstytucji amerykańskiej z 1787 roku, a pierwsza w Europie. Ciekawostką tamtych czasów jest fakt, iż ówcześni aktorzy Teatru Warszawskiego mieli również wpływ na zmianę biegu historii, bowiem sztuka Juliana Ursyna Niemcewicza Powrót posła, wystawiana przez nich w czasie Sejmu czteroletniego, wpłynęła także na uchwalenie Konstytucji 3 maja. Król Stanisław August Poniatowski, solidaryzując się z patriotyczną większością narodu, przysiągł na konstytucję, położywszy rękę na Ewangelii, a wypowiedź swoją zakończył słowami: Przysięgam Bogu i żałować nie będę. Zapadły w świadomości Polaków. Dzisiaj po 224 latach od tamtych wydarzeń chylimy głowy przed mądrością autorów Konstytucji. Obecna Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest najważniejszym polskim aktem prawnym i podstawą ustroju państwa polskiego. Zapraszam tu obecnych państwa do złożenia kwiatów, delegację władz ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Delegację proszę o anonsowanie. Kwiaty składa delegacja Związku Harcerstwa Polskiego Kupiec Mielec. Dziękuję także Mieleckiej Orkiestrze Dętej, działającej przy Centrum Kultury i tym wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia naszej uroczystości. Zapraszam również Państwa jeszcze dzisiaj na koncert plenerowy w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej 1 i 2 stopnia w Mielcu i Mieleckiej Orkiestry Dętej pod batutą Macieja Fijałkowskiego, który odbędzie się na scenie przy kościele Świętego Marka nad Wisłoką. Życzę Państwu pięknej i udanej niedzieli. Zapraszam teraz poczty sztandarowe do parady sztandarów przed Pomnikiem Wolności.